utalentowane, zaradne, niezależne, inteligentne. Przed wami Katarzyna Lalona Aleksander. A to on o nich mówi! Agnieszka Bobek. Powiem wam szczerze, że tej Bobek w staniku nie poznałem. Gala Cloud MMA 2 widowisko, naprawdę bardzo mocne uderzenie na ten, naprawdę potężne uderzenie. Wszystkie bilety na galę Cloud MMA 2 w Płocku zostały już wyprzedane. Już oni kazali mu to powiedzieć. Potężne wydarzenie. Jak prosiłem widzów o pytania, to jedną z takich rzeczy, która pojawiała się bardzo często, to, że o czym ty w ogóle chcesz z nimi gadać? Przecież to one są głupie, one są takie, one są owakie. I od tego chciałem tak bardzo z grubej rury zacząć. Teraz zaczyna się memicznie. No i chciałem zapytać właśnie, jak się, czy często spotykasz się z takimi opiniami, na przykład ktoś ocenia tak bardzo powierzchownie? No bo twoje dwa Jak mają oceniać nie powierzchownie, skoro powierzchownie dała się ocenić z samego początku, tak szczerze? Ja jestem osobą mega tolerancyjną, mega sympatyczną, mega otwartą, normalną. Gdzie nie wchodzę, zawsze wchodzę z dobrym humorem i nastawieniem, tak? Nie rozwaja jak ta Luna zawsze się reklamuje na tych wszystkich programach, jaka to ona fajna nie jest. Przygotowałyście się na dzisiejszy dzień, więc no, chciałem zapytać, no co chciałbyś powiedzieć swojej rywalce teraz, czy to poddymiając, czy tak po prostu, kiedy masz okazję, też... Masz więcej czasu na to, bo na konferencji wiadomo dużo się działo, chaos i tak dalej, a teraz możesz powiedzieć wprost. Ja nie chcę być niemiła, Octagon zweryfikuje. Co o niej myślisz? Możesz ją zroastować jak tylko chcesz. Okej, okay, w sumie mam przygotowane i to jest troszeczkę długie, więc pomogę się telefonem. Okej, okay, więc zacznę od tego, że wydaje mi się, że na konferencji chciałaś troszeczkę swój wizerunek poprawić. A to potrzebujesz, żeby czytać z telefonu? Nie potrafisz odpowiedzieć? Potrafię. No to ale mamy przygotowane coś innego, nie wiem, co powiedziałam. Dobrze, no, więc jesteśmy na roście. Widzowie, wypijcie dwa drinki, to jest zabawne. Ja wypiłem, ja się dobrze bawię. Laluna, po hiszpańsku księżyc to widać. Po przegranej walce będziesz go przypominać. Mówiłaś, że już nie zawalczysz we frikach, lecz najwyraźniej zawiała bida. Po walce nie poznają cię nawet w królowych życia, bo z twarzy przypomnisz im przód odciągnika. Czego się spodziewać, jak taka kobita więcej niż IQ to botoksu ma w cyfrze. Niby tyle trenujesz i taka twoja silna wola, a w ostatniej walce nie ruszyłaś się ze środka pola. Wszystko 2-4 na dobę, nadęta jak trąba albo na głodzie. Jak patrzę tak na ciebie, to chyba coś pęka. Jak ci to wypadnie ci szczęka. Pośmiać pośmiejemy się jeszcze w sobotę, gdy naszą Lalunę w ringu zmiażdży Bobek. Niby chcesz uśpić mą czujność, lecz w głębi duszy się boisz. Cytując klasyka Laluna, co ty p***isz? No to powiem ci tak, po tym teraz, co tam przeczytałaś, myślę, że... Ludzie sami cię ocenią. To jest roast. To nie jest roast. To jest mega, mega, mega słabe. Co to nie jest mega roast. Ja nie potrzebuję. Jakie ty masz umiejętności? Na tyle, co już trenuję, jestem wystarczająco przygotowana. Kobieto, proszę bardzo, wymień mi. Nie muszę oglądać, żeby cię w oktagonie. Rozwalić to, wiesz co możesz? Nie chcę naprawdę się uderzyć. Każdy sportowiec, który naprawdę interesuje się tym sportem, zna się na tym, interesuje się tym i to kocha. Ja kocham to, co robię. Wiesz, dlaczego nie pokazywałam swoich treningów teraz na tym, w social media? A ja nie wiem, bo cię nie obserwuję nawet. No, nie pokazałam ani jednego, bo się bałam, że do walki nie wyjdzie. To teraz tak, możesz zrobić to zadanie? Co ci prosiłam? Jak jesteś tak mocno przygotowana. Lewy za lewy, tak? Zapraszam. Będą się kopały, nie wierzę. Tak, żebyśmy sobie krzywdy nie zrobiły. Pozycja. No. Pozycja. Dalej. Ale co? Lewy za lewy. Raz, dwa, trzy. No i co ty? To jest przygotowana z głową do tyłu? Do kogo? Spokojnie. Do kogo? Ty się naucz gardy trzymać, a nie się kozaki, że ty we mnie wjedziesz i mnie rozjedziesz. Ty się o mnie dziewczyno, nie bój, ja się o ciebie nie boję, tylko chcę pokazać całej tej Polsce, że wchodzisz i mówisz, że mnie wjedziesz i rozjedziesz bez umiejętności. Ja nie mam umiejętności. Dziewczyno, powiem ci tylko jedno. Ja ci powiedziałam, że ty jeżeli zagra mój plan, jesteś do... w pierwszej rundzie. Nie wydaje mi się. No to ty zobaczysz. Ostro się pamiętaj jedno, że na mnie leży presja. Bardzo mocna. Wiesz dlaczego? Bo ja tej walki przegrać nie mogę. I teraz tak, musiałabyś mnie w oktagonie, żebym to przegrała. Wiesz co to znaczy? Wiesz jak jestem przygotowana do tego? Nie ja sobie ciebie wzięłam na przytarcie. No dlatego nie chciałabym wyglądać tak jak ty. Wiesz co to znaczy? No. Mówię ci teraz szczerze. No widzę, że... Ja od wyglądu sobie cisnął i operacji plastycznych. To jest wyższy level Matrixa, przysięgam. Nie, ja nie lubię naturalności, nienawidzę. No. Po to jest plastyka, żeby się robić, lubię plastik. Po to jest plastyka, żeby ją robić. Mocne to jest. No i to jest w końcu content, ja vlog z Glasgow. A ja marnowałem czas na jakieś face to face'y. Maksiu! Mam super wieści, mój poprzedni filmik został zmonetyzowany jakimś cudem i udało mi się zarobić. Aha! Facet opowiadający o tym, że był w dół
różne sposoby zarabia na YouTubie. Ja tymczasem nagrywam podcast z Michałem Cichym, i od 5 dni mam żółty znaczek. I jest w trakcie weryfikacji. Aha, okej, w porządku. Faktycznie trzeba ten materiał przeanalizować dogłębnie. Musiałem dać bardzo nudny tytuł, bo chciałem dać taki bardziej kontrowersyjny, ale jak dawałem kontrowersyjny, to wtedy mi demonetyzowali. Dlatego będę dawał strasznie nudne tytuły, nudne miniaturki i wstęp będzie też nudny. Jaki to jest gigaczat. Bob będzie robił nudne wstępy, żeby YouTube dał mu zarabiać. Nie, no naprawdę, jest mistrzem moim. Branża ma się gorzej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest bardzo dużo osób, które zajmują się tym, co ja. Wiecie czym? Chcę być poprawny politycznie i grzeczny. Chłop rozreklamował branżę na YouTubie i teraz jest zbyt popularna. Do tej pory miałem 2 klientów. Jeden mnie ostrzył i byłem zaskoczony. Nudne wstępy, widzowie. Dlatego, że myślałem, że będzie to zły klient na początku. Ja go zobaczyłem i miał bardzo tłuste włosy. Był blady, dosyć taki gruby. Wyglądał jak taki informatyk, który siedzi 12 godzin dziennie przed komputerem i w ogóle nie ma kontaktu ze światłem dziennym. Ale potem... Serio, że był klientem, ja... Zaczynam go dotykać i patrzę, że jego jest dosyć duży. Jakby nie był jakoś ogromny, ale zdejmuje gacie i był bardzo ładny ten i kształtny, piękny był. No więc zacząłem go opowiadać, a później on mi zaczynamy się opowiadać i było porządnie, naprawdę tak intensywnie. To było chyba moje najlepsze od 2 miesięcy. Znaczy w Manchesterze miałem tego fajnego rupę. Jednak nie Sergiusz, widzowie. No i on usiadł na mnie. Wszedł do środka bardzo łatwo, dosłownie nie było żadnego problemu i zaczął mnie ujeżdżać. Zaczynam go w innych pozycjach, mój kurs stał bardzo dobrze i jak go to on był taki trochę pany, ale i tak było przyjemnie, nie było żadnego problemu. Zaskoczyło mnie to, że... 3 minuty temu mówił, że musi łagodniejsze filmy nagrywać, żeby demonetyzacji nie dostawać. Nie, no... A ja każde przekleństwo bluruję, a i tak mam żółte znaczki. Ja już nie wiem, co mam robić, tak szczerze. Nie mam pomysłu. Dobra, i może te żółte znaczki zdejmują, ale po takim czasie jak już film zarabiać przestaje. Spotkanie jest bardzo na poważnie, dlatego że klient już mi zapłacił, zrobił mi przelot bankowy, mimo że się jeszcze nie spotkaliśmy. Zakończyło się spotkanie, się skończył. Patrzcie, Maksym nawet po robocie koszulkę zmienia. To jest prawdziwa higiena, do takiego to ja sam bym poszedł, tak szczerze. Zamierzam przymierzyć spodnie i kurtkę w Vivienne Westwood. Totalne marnotrawstwo pieniędzy, ale i tak spróbuję. Nie, raczej nie. Vivienne Westwood tak, na firmę nie znowu. Nie wiem, jakby mi się nudziło, miałbym nieograniczony budżet, to tak. Za duża. Jest też strasznie droga. To jest takie high fashion, ale czy ja się muszę ubierać high fashion? Bez przesady. Dobra, idę zobaczyć Vivienne Westwood, bo chciałbym się ubierać jak Maxem. O kurwa, jego pi***. Mać. Stary, możesz się przebrać za dementora za jedyne 410 euro. Ale normalnie możesz być dementorem z Harry'ego Pottera. Co jest? O, patrzcie, to jest fajne. Ale 300 euro kosztuje. To, ta koszulka mi się podoba akurat. Spoko jest. Wygląda co prawda jakby ci pterodaktyl na... Ale ma to swój urok. 7 streamów i mam. Widzowie, przecież to jest idealna koszulka dla mnie. Patrzcie! Z małpką! Swoimi zdjęciami podczas oddawania głosów pochwalili się również liczni influencerzy i to dobrze. Fajnie, że ludzie Nawet siebie wrzucił. Stary, wrzucił siebie i jeszcze się pochwalił. I to dobrze, i sam siebie wrzucił. Zaproszenie do dołączenia do firmy Invelo Energy. Invelo Energy? To skąd się warzywu wziął tam? Firmy z branży OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. Czekaj, Velo Energy OZE. Dobra, nadal nie widzę tutaj warzywuza. Może już wiesz, że jestem współwłaścicielem Velo Energy, firmy z branży OZE. Co ciekawe, twórca odniósł się do tego trendu na swoim TikToku. Z branży OZE, okej. Okay. Firmy z branży OZE, chciał powiedzieć. Jestem współwłaścicielem Velo Energy, firmy z branży OZE. Na początku musimy zdać sobie sprawę z tego, z kim mamy do czynienia. No i niestety większość społeczeństwa nie należy do zbyt bystrych. Skoro widzą, słyszą Stewarta, a i dalej nie wierzą w jego istnienie, twierdzą, że to jakiś hologram. Jeśli jesteś zwolennikiem
że była to sztuczna inteligencja, oficjalnie już ustaliliśmy, że jesteś d***em, to dalszej części filmu najlepiej, żebyś nie oglądał. Bo skoro nie wierzysz w tamto, a masz naoczny dowód w postaci jego osoby, to jakim cudem masz uwierzyć w to, co przed***am za chwilę? To generalnie ja powiem, że mam zdanie odmienne w tej kwestii, to znaczy, jeżeli podważasz pod wątpliwość rzeczy, które widzisz, to nie znaczy, że jesteś głupi, a wręcz przeciwnie, to znaczy, że nie jesteś naiwny i zero-jedynkowo nie wierzysz cudzym słowom, tylko gdzieś tam zakładasz wiele scenariuszy. Jeżeli zero-jedynkowo stwierdziłeś, że film jest fejkiem, to jest to niemądre. Natomiast jeżeli zero-jedynkowo stwierdziłeś, że film fejkiem nie jest, też do najmądrzejszych moim zdaniem to nie należy. Tak naprawdę należałoby postawić sobie znak zapytania, bo nie można mieć całkowitej pewności w tej kwestii. Atmosfera coraz bardziej zamieniała się w dziwną, aż do momentu... A i tak szczerze, to ta otoczka i generalnie to ujęcie, ta muzyka w tle, ten ton głosu, który tutaj jest dobrany, to bardziej przypomina mi opowiadanie strasznych historii w nocy przy ognisku. Chcesz kogoś nastraszyć, odpalasz sobie latarkę w ten sposób, żeby oświetlała ci twarz od dołu. Dodajesz dramaturgii głosem, w tle odpalasz mrożącą krew w żyłach, muzykę i voilà. Ja osobiście mam na ten temat dwie teorie. Pierwsza jest taka, że to zwykły przypadek, zwykły zbieg okoliczności i zapewne tak było. A druga wygląda następująco. Moja druga teoria, że było to zlecenie. Teraz wytłumaczę wam mój punkt widzenia. Pewna dziewczyna padła ofiarą pewnego youtubera. Już niedługo czeka tego youtubera zapewne odsiadka. Jego życie medialne, publiczne, towarzyskie dobiegło końca. Jedyne co go czeka to horror w więzieniu, bo wiadomo co z takimi. Kurde, no nie wiem, czy publikowanie tego typu materiałów nie popartych żadnymi dowodami, tylko po prostu przedstawienie historii jest mądrym w obliczu tego, co się dzieje, bo to też gdzieś tam może spowodować, że dziewczyny, które faktycznie tymi ofiarami być może były, jakichś osób, to też będą się bały o tym powiedzieć, słysząc takie historie. Bardzo, bardzo dziwny film. Kompletnie go nie rozumiem. Zawsze mnie bawi ta gra aktorska Madeusza. Mógłby opowiadać tak prawdziwie różne historie, jak Palasajt o duchach. Brat się nasłuchał podcastów kryminalnych. Całkiem dobrze ci to wyszło, proszę, nagrywaj podcasty kryminalne. A co powiesz o tym, jak twój najlepszy ziomek mówił mi na rozmowie, że dzięki sztucznej inteligencji on przejmie internet? O, na to odpowiedź Madeusza jest w tej kwestii. Powiem tyle. Pomówiłeś mnie na TikToku, daj numer do mamy, podeślę jej numer konta na przelew, bo nie wiem, gdzie podesłać pozew, pozdrawiam. Co to jest ten typ? Aha, to jakiś youtuber. Nie, wydaje mi się, że tak poważna sprawa nie powinna schodzić na takie tory. Twierdzę, że jest to po prostu bardzo niezdrowe. I tak jak na początku ja obawiałem się tego, być może też tak się nie wydarzyło przez to, że gdzieś tam sprawa stała się aż tak poważna. Może tak się nie wydarzyło, bo ja jestem przewrażliwiony i gdzieś tam niepotrzebnie próbowałem wyprzedzić wydarzenia. Ale ja gdzieś tam obawiałem się, że też znajdą się fake ofiary. To prawda, parę ich było, ale stosunkowo niewiele. Że będą chciały się podłączyć pod jakąś tragedię, że będą chciały coś ugrać poszczególne dziewczyny, potem być może też przestraszyły się konsekwencji i się z tego p***ły. To ja mówię, bałem się, że podłączą się pod to fake ofiary i gdzieś tam te fake ofiary przyćmią te ofiary rzeczywiste. Na szczęście tak się nie stało, albo stało się w bardzo niewielkim stopniu. Ale też takie gdzieś tam budowanie intrygi wokół tego wszystkiego nie do końca jest w porządku, uważam.